Bardzo ciekawe pytanie dotyczące jazdy samochodami osobowymi i zerwanym wcześniej nerwie strzałkowym. Witam, niedługo będę musiał robić kursy na prawo jazdy kategorii B. Trzy lata temu miałem wypadek, w którym zwichnąłem prawe kolano i miałem pecha, gdyż okazało się, że zerwał się również nerw strzałkowy. Miałem na niego dwie operacje, raz szycie, potem przeszczep. Wróciło jedynie czucie, no, czyli sprawa poważna. Jako że zbliżał się czas zgłoszenia na kurs, postanowiłem nauczyć się jeździć. Poprosiłem swojego ojca i pojechaliśmy na jakieś mało ruchliwe boczne ulice. Posiadam ortezę, czyli podciąg do buta, która utrzymuje mi stopę na 90 stopni. Jakoś nie miałem problemu z odczuciem gazu, zmianą pedałów gaz-hamulec, ale to raczej dzięki temu urządzeniu. No jestem trochę zestresowany, jak to będzie z tym moim prawkiem. No niestety udałem się również na badania okulistyczne i okazało się, że nie mam widzenia stereoskopowego, więc odrzucono moją apelację o kategorię A. Natomiast zasadnicze pytanie, chciałem się spytać, jak to jest z tymi samochodami? Kurs i egzamin pewnie będę musiał zdawać na automacie albo nawet przystosowanym do tego samochodzie i czy to wyklucza moją jazdę normalnym samochodem? No, czy są jakieś kary za jazdę z samochodem nieprzystosowanym do mojego schorzenia? Odpowiadając na to pytanie, jeżeli lekarz tak zadecyduje, na pewno jazda tutaj będzie możliwa jedynie na jakimś dostosowanym samochodzie. No niestety, może to ocenić właśnie tenże lekarz, jedynie uprawniony, po osobistym zbadaniu pacjenta, bo postaci porażenia nerwu strzałkowego jest wiele. Także no, nie chciałbym tutaj teoretyzować że tak powiem, bez widzenia tego pacjenta. Natomiast celowa by była tutaj konsultacja neurologiczna, no z celem jakiejś prognozy postępu lub wycofywania się tego schorzenia, no, co warunkowało, warunkowałoby termin następnego badania. No nie jestem przekonany tutaj do jazdy w automacie, no bo uszkodzona została prawa noga, czyli ta, która jest bardziej potrzebna. Jest ona w sumie ważniejsza do kierowcy. No ci, co jeżdżą, to wiedzą Dlaczego prawa noga jest ważniejsza i z jakich względów. Natomiast jazda innym pojazdem niż określony w prawie jazdy jest po prostu jazdą bez uprawnień. No i podlega tutaj karze na jakichś ogólnych zasadach kodeksu karnego czy kodeksu wykroczeń, no, muszę zdecydowanie powiedzieć, że udział takiej osoby w wypadku yy, naraża ją na konsekwencje prawne, niezależnie od tego, kto był tutaj. Sprawcą tego zdarzenia, prawda? Bo ta osoba jechała bez uprawnień. Natomiast na sam koniec, oczywiście, zapraszam tutaj cię do komentarzy tego filmu na moim kanale YouTube. Natomiast więcej podobnych informacji znajdziesz tutaj na moim blogu. Psychotesty kierowców, .pl. także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Tak, przy okazji znam jedną osobę cierpiącą na porażenie nerwu strzałkowego jeździ ona samochodem, prawda, akurat nie, porażenie nerwów wynikło po operacji wymiany stawu biodrowego. No, jakoś sobie daje radę, ale czucie jest tutaj znaczy, przepraszam, czynność ruchowa jest tutaj zachowana, natomiast jak będzie w tym przypadku, naprawdę musi to dopiero ocenić lekarz.